Cześć YouTube, z tej strony Matat. Do nagrania dzisiejszego odcinka zmotywowała mnie pewna sytuacja. Mianowicie wiele moich klientów, osób, z którymi współpracuję, często skarży mi się na problemy związane ze snem oraz na problemy związane z tym, że z rana bardzo ciężko im się wstaje, ciężko im się dobudzić i ogólnie mają mało energii w ciągu dnia. No jest to problem na pewno dosyć istotny i problem, który wpływa jakby na komfort naszego życia. Dlatego postanowiłem, że nagram o nim krótki filmik. Może nie krótki, zobaczymy. Na pewno kwestia ta była już poruszana na innych kanałach. Może wiecie coś niecoś z innych stron. Ale w 90% przypadków problemem tego złego samopoczucia w ciągu dnia, braku energii oraz problemów z zasypianiem jest problem z naszym rytmem dobowym. A za nasz rytm dobowy między innymi odpowiada taki hormon, który nazywa się kortyzol. Jeśli wam to coś mówi, to bardzo dobrze, natomiast jeśli nie, to powiem, o co w tym kortyzolu chodzi. Mianowicie kortyzol jest hormonem stresu. Jest to hormon wytwarzany w sytuacjach stresu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Czyli jeśli trenujecie na przykład zbyt ciężko, macie problem z kortyzolem, jeśli macie sporo stresu w pracy, w szkole, na studiach, to też możecie mieć problem z kortyzolem. Ale kortyzol, może nie, inaczej. Opowiem wam o tym później. Kortyzol jeszcze jako hormon stresu ma też negatywny wpływ na nasz organizm i jest to między innymi katabolizm tkanki mięśniowej oraz powodowanie, że dosyć szybko, dużo szybciej nabieramy tkanki tłuszczowej. I z reguły, jeśli ktoś coś już słyszał na temat kortyzolu, to właśnie te dwie rzeczy. Stąd też wzięło się, że kortyzol to generalnie jest zło i że trzeba z nim walczyć, trzeba go zbijać. Dlatego też u wielu osób zauważyłem, że często spożywają aszwagandę, witaminę C, często z rana, często w sporych ilościach. Pytam dlaczego? No bo kortyzol, no bo hormon kataboliczny, my nie chcemy tego hormonu i chcemy, żeby nasza tkanka tłuszczowa była jak najmniejsza, żeby przyrosty naszej tkanki mięśniowej były jak najbardziej trwałe. Trzeba też wziąć pod uwagę coś, czego pewnie większość z was nie wie. Mianowicie kortyzol, oprócz tego, że jest hormonem stresu, jest kataboliczny, to on pełni też pewną bardzo ważną funkcję. Właśnie odpowiedzialną za ten nasz rytm dobowy. Działa to w ten sposób, że z rana kortyzol jest wysoki i ten poziom kortyzolu wysoki ma wybudzać nas ze snu, ma nam dawać energię na całą resztę dnia. I potem stopniowo ten kortyzol on sobie ładnie opada. Może nie tak ładnie, ponieważ w zależności od naszych czynników stresujących on będzie nam sobie tak podskakiwał, jak coś nas gdzieś tam wkurwi, to tak o! Podskoczy, tak? Ale generalnie będzie miał tendencję spadkową po to, żeby wieczorem być niziutko. To powoduje, że nasz organizm dostanie sygnał, by wytwarzać melatoninę, która jest hormonem snu, bo wszystko u nas działa na zasadzie huśtawki. Nisko kortyzol, wysoko melatonina. Wysoko kortyzol, nisko melatonina i tak dalej. I tutaj pierwsza kwestia, jak można ten kortyzol z rana utrzymać w miarę wysoko, żeby on tą energię nam dawał, żebyśmy wstali obudzeni, wszystko fajnie. Przede wszystkim, żeby kortyzol z rana był wysoko, to nie, wieczorem musi być nisko, po to, żeby w ciągu nocy się odbudowywał do góry, tak? A więc, za podbijanie kortyzolu wpływa też między innymi kofeina i wszystkie stymulanty, które powodują wzrost adrenaliny i noradrenaliny. Adrenalina i noradrenalina jest to hormon, który w wyniku właśnie stresu jest hormonem walki, hormonem ucieczki.
jak podbijasz sobie noradrenalinę automatycznie, czy adrenalinę, kortyzol pójdzie w górę. A noradrenalinę, adrenalinę właśnie podbija m.in. kawusia, przez co ograniczanie kawy przede wszystkim z rana i przede wszystkim na wieczór. Moim zdaniem picie kawy ma najlepszy okres w godzinach takich popołudniowych, żeby nie było to za późno, ale też nie w porannych, kiedy ten kortyzol jest już wysoko. Ty ten kortyzol podbijesz jeszcze bardziej kawą i organizm dostaje sygnał, żeby ten kortyzol bardzo szybko zbić, prawda? I w tym momencie ty z rana jesz śniadanie, wypijesz kawę, pełen energii na 2 godziny, trzecia godzina zjazd. I co robisz? Sięgasz po kolejną kawę, a potem po kolejną, a potem po kolejną. I tak to się potem przyczynia do tego, że ten kortyzol wieczorem jest wysoki, nie możesz zasnąć. Nad ranem zaśniesz i wstajesz, jak ten kortyzol jest w momencie... w tym momencie właśnie, kiedy ty powinieneś spać, kiedy jest nisko. Dlatego też problem ci się dobudzić. Potem z rana kolejna kawa, kolejnego dnia i tak to koło się zatacza. Kolejną rzeczą, przez którą można, strasznie tu wieje, nie wiem czy mnie dobrze słychać, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Zawrócę sobie, bo tam jedzie jakieś auto, tam w ogóle są ludzie, tam nie będzie się fajnie rozmawiać. Kolejna kwestia, którą możesz sobie załatwić energię z rana, to twoje śniadanie. Z tego co widzę wśród takich amatorów sportów sylwetkowych czy siłowych, no to bez takiego porządnego omlecika z rana z banankiem, z płatkami owsianymi to się nie obędzie. A taki banan i płatki owsiane z rana dają wam wyrzut insuliny. A co robi insulina? Insulina zbija wam ten poziom kortyzolu, przez co do godziny po takim posiłku właśnie stajecie się senni. To jest właśnie też kolejną przyczyną, z powodu której sięgacie po tą kawę i ta kawa potem gdzieś tam uczestniczy już w ciągu całego dnia, nie kończąc się na 3, 4, 5 i potem jest jak jest. Także dwa takie dosyć istotne czynniki. Ograniczyć sobie kawę i przynajmniej 2 pierwsze posiłki. Dajcie sobie białkowo-tłuszczowe, żeby zapobiec tym gwałtownym wyrzutom insuliny. A większość dnia będziecie mieli energię do życia, do działania. Nie przejmujcie się tym, że ten kortyzol z rana jest dosyć na wysokim poziomie, bo tak ma po prostu być. Nie jest to taki poziom, który będzie bardzo, bardzo wpływał na wasz, powiedzmy, katabolizm mięśniowy. A osoby na dopingu to już w ogóle nie mają się co martwić, ponieważ środki androgenno-anaboliczne powodują, że ten katabolizm kortyzolu jest praktycznie znikomy. O to się w ogóle nie musicie bać. Także tak. Dobre śniadanko białkowo-tłuszczowe, jakaś jajecznica czy odżywka białkowa, bardzo lubię. Odżywkę białkową na przykład z tłustą śmietaną. Robi się taki bardzo, taka bardzo gęsta masa, albo z mleczkiem kokosowym. Też robi się taka gęsta, tłusta masa. Bardzo fajnie na białkowo-tłuszczowy posiłek, na słodko z rana. Ograniczanie kawy, wszelkich stymulantów. Jeśli ktoś z was ma problem ze snem, to ashwagandha jak najbardziej. Ale nie z rana, bo z rana nie potrzebujecie tego kortyzolu zbijać, a na wieczór. I w dawce jakiejś normalnej, a nie powiedzmy 900 mg, jak to niektórzy piszą. Jeśli ktoś mimo ashwagandy ma problem z zasypianiem, można troszkę spróbować też melatoniny. Melatonina generalnie powinna być produkowana sama z siebie, gdy jest noc, gdy kortyzol jest niski. Te dwa czynniki, niski kortyzol i noc, powoduje, że nie jesteśmy wybudzeni i ta produkcja melatoniny, hormonu, od którego zasypiamy, nie jest w tym momencie utrudniona. I dlaczego też tutaj podkreślam
godziny nocne. Jest coś takiego jak światło niebieskie. Ono w rzeczywistości dla naszego oka może się wydawać białe, ale pewnie widzieliście, użytkownicy nowszych smartfonów, że jest coś takiego jak filtr światła niebieskiego. Używajcie sobie tego filtra w godzinach nocnych, ponieważ dzięki takiemu światłu niebieskiemu, które widzą nasze oczy, wydaje nam się, że jest dzień i powinniśmy być w tym momencie wybudzeni. Jak siedzimy dużo przy komputerze albo siedzimy dużo przy telefonie, między innymi ludzie mają taki nawyk, że zasypiają bawiąc się telefonem, pisząc z kimś na przykład gdzieś tam na Facebooku, leżąc już w łóżku, będziecie mieć problem ze spaniem, rozregulowujecie sobie w tym momencie wasz rytm dobowy. No a nie muszę mówić chyba, że wejście w odpowiednio głęboki sen gwarantuje właśnie nam tą najlepszą regenerację. Szczególnie tutaj muszą się o to martwić naturale, ale osoby, które trenują na dopingu między innymi też, doping sam w sobie też wymęcza organizm, a odpowiednio głęboki sen tutaj jest bardzo, bardzo istotny. Na koniec trochę ogłoszeń, mianowicie jeśli kupujecie suplementy, polecam sklep musclezone.pl z kodem matat.bb 7% rabatu. No i oczywiście zapraszam do współpracy. Jak skontaktować się ze mną w tej sprawie, będziecie mieć w linkach pod dołem filmiku. Polecam również wypożyczalnię Golden Cars z Bielska Białej, która oferuje świetne samochody w bardzo nietypowych kolorach. Możecie sobie zobaczyć na moim Instagramie matat.bb. Jest parę zdjęć wstawionych. Serdecznie polecam. Tak, możecie mi tutaj powiedzieć, że w tym momencie się sprzedałem, że reklamuję różne pierdoły. Słuchajcie, dlaczego nie? No, jestem osobą, która w tym momencie zarabia na tego typu rzeczach. Jest to mój sposób na życie. A przy okazji jestem w stanie wam przekazać może troszkę wiedzy, która wam się na coś przyda. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będę wrzucał te filmiki. Oj, ale wieje. Mam nadzieję, że będę wrzucał dla was te filmiki troszkę częściej niż dotychczas. Cześć, na razie.